odbyło się spotkanie inaugurujące, projekt, który dotyczy zarządzania zasobami wodnymi na poziomie miejskim i gospodarstw domowych. Projekt jest realizowany w ramach 7 programu ramowego w działaniu ICT Water Resource Management. Uniwersytet Śląski jest koordynatorem, konsorcjum liczy 10 organizacji i w konsorcjum mamy 2 organizacje zarządzające wodą, czyli RPWiK Sosnowca i jego odpowiednik Zyskiatos w Grecji. Oprócz tego mamy uniwersytety Loughborough University, Brunel University i Amsterdam University. 2 instytuty naukowe, JETU z Katowic, czyli to jest nasz polski partner, i CERT z Grecji. Mamy również partnera biznesowego z sektora ICT, to jest firma DotSoft z Grecji. Naszym celem jest wykonanie prototypu systemu wspomagania decyzji właśnie dla organizacji zarządzającej zasobami wodnymi na poziomie miejskim, dla gospodarstw domowych. Oprócz tego jeszcze mamy w planie opracowanie takiego systemu czy modelu elastycznych cen wody, jak również przygotowania platformy, social media platform dla użytkowników wody szeroko rozumianej. Komisja Europejska przywiązuje ogromną wagę do dyseminacji, czyli rozpowszechniania projektu, jego rezultatów. Jest to szczególnie ta wspólne rozpowszechnianie wszystkich projektów, które działają w sieci, jak tutaj ICT Water, jest ważne dla Unii Europejskiej. Dlatego też w naszym projekcie jednym z zadań będzie stworzenie strony internetowej projektu, ale również stworzenie platformy, dzięki której będziemy się komunikować w projekcie. Taki pierwszy przykład tej platformy już mamy. Autorem tej platformy jest pan dr Sebastian Stach z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego. Z jednej strony jest to projekt badawczy, a z drugiej w tym sensie ważny dla Uniwersytetu, z drugiej strony projekt, który włącza przedsiębiorstwa zaopatrujące nas, ludność, w wodę i włącza nas, konsumentów wody, prawda? Interdyscyplinarny charakter projektu i badawczy charakter projektu to dla nas wartości podstawowe i kolejna wartość to możliwość współpracy i realizowania takiego projektu z partnerami zagranicznymi, a zatem to jest współpraca, z której zawsze czerpiemy korzyści, jeżeli chodzi o rozwój naukowy własnych kadr.